Podobnie jak z numerem 13 Krzysztof Miętus. Kot jeszcze powyżej 200 metrów nie latał, a Miętus tutaj w Vikersund przeleciał 210 metrów i to jest jego rekord życiowy. Będziemy mieli także z numerem 24 debiutującego na Mistrzostwach Świata Piotra Żyłę. No i najbardziej doświadczonego, bo trzykrotnego uczestnika Mistrzostw Świata w lotach Kamila Stocha z numerem 35. A teraz oglądamy fenomenalny lot Estończyka Karela Nurmsalu. Do dziś rekord życiowy 178 metrów. No a teraz ten zawodnik, który zdobywał medale na Mistrzostwach Świata Juniorów i w skokach narciarskich i w kombinacji norweskiej, po raz pierwszy w karierze leci powyżej 200 metrów. Brawo dla Karela Nurmsalu. Jeszcze 4 metry, taka sama odległość jak Matti Hautamäkiego.